to poczekamy sobie razem na policję, bo policja już jest wezwana. Ale tutaj do obiektu? Tak, tu do obiektu. Myślę, że nikt nie znajdzie, bo i kto by miał zaglądać. Ale tak, przechodząc do sedna sprawy. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony sierżant. W dzisiejszym odcinku zwiedzamy ten budynek. Jest to dawny budynek mieszkalny. W obecnym czasie zostaje wyburzany powoli. Dlatego warto jeszcze skorzystać i zwiedzić co nieco. Chyba ciekawa, monitoring system. Tutaj są drzwi specjalnie taśmą zaklejone, żeby nikt nie wchodził. No, kto by pomyślał, że ktoś może wejść przez okno? Nie, oczywiście, że nie. Ogólnie, jak widzicie, mamy tutaj pomieszczenia mieszkalne, zwykłe budynki, zwykłe kilkupokojowe mieszkanka. Tylko tyle, że nie są w takim klasycznym stanie, tylko są już tutaj widać cała elektronika, wszystkie rury, wszystko zostało wyjęte. Po to, żeby można było bez żadnych przeszkód ten budynek poddać takiemu jednemu porządnemu równaniu z ziemią. Mamy odkąd Chrztu Świętego. O! Poznań, 2000 rok. W dniu Chrztu Świętego wiele łask Bożych, a w rodzinie miłości i czułości życzy Lena. Pamiątka Chrztu Świętego. Fajne. Szkoda tylko, że ludzie takich rzeczy nie zabierają ze sobą. O, spójrzcie, ktoś tutaj sobie jakiś rysunek robił. Tutaj jest ich więcej, zobaczcie. Jest papuszka, jest jakiś człowiek. Ten sam co tu obok. Kotek? Kwiatek? Chyba pokój dziewczęcy. Duży dosyć. Bardziej by mi się wydawał pokojem salonowym. Tutaj łazienka, całkiem stylowa. Zresztą pokrycie ścian nie jest zbyt pewne co do łazienki, jakby się pod tym gromadziła woda, to by potem to takie bąble się robiły i trzeba by to było zmieniać, więc pokrycie w sumie jest do kitu. Łazienek to się najlepiej sprawdzają kafelki, a to się sprawdza jako elewacja zewnętrzna, nie wewnętrzna. I mamy kibelek, zobaczcie, taki całkiem dobry jakościowo, z drewnianą klapą. Fajne. O, a tu mamy pokój chłopięcy. Tam było obok dziewczęcy, tu mamy chłopięcy. 2017. Chociaż w sumie też nie jestem pewien. Pismo takie bardziej dziewczęce. Bigger than love. My friends. I can make you day go to high on humans. Nie, takie pozostałości po mieszkańcach są bardzo ciekawe. O, spójrzcie, tutaj jeszcze jest coś ciekawego. Mamy fototapetę przedstawiającą jakieś większe miasto. Może Nowy Jork? Nie jestem pewien. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli ktoś wie. Tutaj spójrzcie, tu już jest ciekawa fototapeta. Fototapeta, po prostu tapeta. Są to imitacje tych desek, widzicie, pomalowanych na różne kolory. Wygląda to tak ciekawie, chociaż pstroka to trochę i wizualnie zmniejsza wnętrze. Jak się tak wchodzi, to wydaje się mniejszy ten przedsionek niż jest w rzeczywistości.
2018, zobaczcie. Póki co nowszej daty w tym budynku nie widziałem. Zobaczymy. Tutaj mamy, spójrzcie, piekarnik. Piekarnik nie jest podłączony do gazu, w ogóle do prądu nie jest podłączony. A i tak nawet jakby był, to raczej by to nie zadziałało. I to jest chyba takie największe znalezisko, które można w tym budynku jeszcze zobaczyć. Tutaj co mamy? Tu są kolejne rupiecie jakieś. Tu są jeszcze jakieś karteczki. Zobaczymy. W pamiątkach Chrztu Świętego też. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powinszowania w dniu Chrztu Świętego. Szkoda, że ludzie takich rzeczy nie biorą ze sobą. Nie wiem, fajne są takie pamiątki. Pamiątka pierwszej Komunii Świętej. W dniu pierwszej Komunii Świętej wiele łask Bożych i radosnych dni życzy eucharystyczny ruch młodych. O, a tutaj przy parafii tak działa. W parafii. 2010. Dawno dosyć. O, a tutaj, zobaczcie. Ktoś tutaj sufit przedziurawił. Także połowa gruzów. Znaczy wszystkie gruzy stąd znalazły się teraz na podłodze. Coś tu przyjechało, ale to chyba tam obok. Nie ma się czym przejmować. Idziemy dalej zwiedzać. Co nam pozostało, to ogarnięcie wyższych pięter. Na dół pójdziemy później. W budynku był ochroniarz. Trzeba serio uważać, żeby nas nie zauważył. Bo mamy tak z dziebka przesrane. Prawdopodobnie zauważył światło latarki i wyszedł. No nic, co najwyżej eksplorację dokończę Wam. Jak będzie jasno i kiedy nie będę musiał używać latarki. Nie wiem, czy ochroniarz w ogóle wie, że można tutaj wejść na dach. Jeśli wie, to miejmy nadzieję, że tego nie zamknie, bo jak zamknie, to będzie mi trochę trudno zejść. Ale i tak coś wymyślę, jestem sierżant, no nie? Zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Ochroniarz miał tą pałkę kineskopową. Nie jest to zbyt oho, tu jest Biuro Ochrony Osób Imienia. To znaczy, że to ochroniarz tutaj przyjechał. Trochę trudna sytuacja. Nie jest na szczęście zbyt chłodno, tak więc można tutaj chwilę poczekać, posiedzieć, zobaczymy, czy odjedzie.
No nic, póki co siedzimy. Tam stoi dwóch ludzi. Tutaj jest wóz ochroniarza z Raża. A nic nie poradzę. Ochroniarz nadal tam na mnie czatuje. Słychać, że chodzi i mnie szuka. Mam nadzieję, że nie znajdzie. Nie wiem, na którym jest piętrze. Wiem tylko, że ja powinienem być na parterze, a moja jedyna droga ucieczki jest aktualnie odcięta. I tak średnio wiem, co robić. Może po prostu zejdę, dam mu się złapać, a potem ucieknę. Zobaczymy. Halo? Jest tu ktoś? A, dobrze, dobrze, już. Coś nie tak? Słucham? Przepraszam, echo jest, nie słyszę. Dzień dobry. Jak pan się tutaj dostał? Jest dziura w płocie. Myślałem, że można normalnie wejść. No po to jest odrodzenie, żeby nie było. No ale jest, w sensie nie jest dziura w płocie, tylko tam mogę panu nawet pokazać, gdzie są miejsca, w których... Jestem eksploratorem. Zwiedzam takie miejsca po prostu, a tu jest jedno z bliższych, które mam przy domu. Panie, budynek jest do wyburzenia. Wiem, dlatego właśnie chciałem ostatni raz go jeszcze zwiedzić i pokazać. Film nagrać, wie pan. No potem jak ludzie będą tutaj widzieli, jak będzie droga, to będą mogli sobie obejrzeć zawsze. Ja rozumiem. I zobaczyć. Po to miasto wynajęło ochronę. Aha. Żeby się tu nikomu nic nie stało. I żeby też nie były elementy metalowe wyciągane, tak? To dlatego to jest w takim dobrym stanie. W sensie, no bo właśnie się dziwiłem, jak tutaj byłem, że... No bo był pan już w południe. Tak. No właśnie, bo to są nasze czujki, są kamery, są alarmy. Aha, okej. Okay. Więc pan też został nagrany. Serio? Tak. O. Fajnie. Czy jakieś dokumenty tożsamości pan ma? Nie mam nic. Jak pan ma? Słucham? Nie ma pan żadnego dokumentu, tak? Nie mam nic. No przyszedłem kilka minut, jestem od domu. A gdzie pan mieszka? Tam, w tamtą stronę. No to poczekamy sobie razem na policję, bo policja już jest wezwana. Ale tutaj do obiektu? Tak, tu do obiektu. A na dachu to sobie... Znaczy, bo nie ma jakby żadnych tutaj informacji, że jest obiekt monitorowany. Tam jest jedna na... Jest na płocie od strony tutaj. Tak, zgadza się. To jest, w sensie, tutaj sprawdzałem. Zaraz panu pokażę, to znaczy, o tam widziałem. A tutaj możemy pan, podejść, bo... Żadnych konsekwencji nie będą wyciągnięte. No okej, okay, okej, jasne. Mógłby mnie pan puścić, bo... Ten, no dobrze, proszę pana, proszę mnie puścić. Tam chciałem panu pokazać, że płot jest otwarty po prostu. Dobrze, i przez płot szedłem. To, my to sprawdzimy. Jakby płot był policja przyjedzie zamknięty. Tylko, żeby zweryfikować pana dane do notatki i na tym się sprawa skończy. No tak? I rodzice będą się wkurzać, wie pan. To znaczy, nie no, notatka będzie sporządzona na miejscu. Halo? No, mam tutaj pana, więc będziemy czekać na policję, żeby, bo nie ma żadnego dokumentu, żeby zweryfikowała dane i... Dobra, to zejdziemy na dół. To znaczy nie, żadnych... Pan jest pełnoletni? Nie. Ile pan ma lat? 17, wiem, że wyglądam starzej. Ja powiem tylko, żeby sprawdzili, wrzucą pana na bęben, sprawdzą dane, żebyśmy mieli do nawarki. W razie co, jakby tu się to stało, tak? Ale jeżeli nic się nie stało, to może po prostu bym sobie wyszedł i bez komplikacji, za, wie pan. Za dużo osób zostało powiadomionych, że...
zostało całe biuro postawione na nogi. Została policja wezwana do człowieka na dachu. Aha. A, bo tam ci państwo, tak? Co przechodzili, prawda? To znaczy, no, domyślałem, podejdziemy do samochodu, dobrze? Wolałbym nie. Dlaczego? Bo nie jestem przekonany co do takich tych akcji. No nie czuję się po prostu w tym. Nie, no ja będę na zewnątrz, pan będzie w samochodzie. No właśnie. Teraz wie pan, ten koronawirus i tak dalej, do cudzych samochodów no, wolę dobrze, nie wsiadać. No dobrze, to poproszę pana w takim razie tutaj. Tutaj no, na prawo. A, fakt, kamera, nie zauważyłem. I szujki też są. To będzie fajny film, no? A da radę jakoś do mojego filmu użyczyć materiału, czy coś? To już wtedy jako... Proszę, proszę pana tutaj. To już wtedy... No, drodzy widzowie, sami widzieliście, nie mam co tutaj dużo opowiadać. Udało się uciec, mam nadzieję, że moje deskorolki w krzakach nie znajdą. Ale trzeba się teraz zwijać. Już raczej lepiej by było się nie pokazywać w tamtym miejscu przez jakiś czas. No nic, mówi się trudno. Mieli czujki, mieli kamery. Shit. Mimo wszystko mam nadzieję, że eksploracja wam się podobała. I mam nadzieję, że nie zostaną z tego żadne większe konsekwencje prawne wyciągnięte. No a co tu dużo mówić?